Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj mamy 21 marca, pierwszy dzień wiosny. Chciałem nagrać to Słowo na Dobry Dzień na dworzu, ale nie udało mi się ze względu na to, że ciągle jeszcze tutaj u nas trwają prace remontowe przy domu i ulica jest naprawiana, więc jeżdżą jakieś ciężarówki, koparki i jest hałas, więc w tle byłby jakiś odgłos ciężarowych samochodów i nie byłoby to przyjemne. I nie moglibyśmy się skupić na słowie. Myślę, że nadrobimy spokojnie. Mamy przed sobą całą wiosnę i całe lato i późną jesień, żeby nagrywać na dworzu, więc tak jak zacząłem w zeszłym roku nagrywać na dworzu, więc myślę też w tym roku też będzie taka możliwość. Ale przejdźmy do dzisiejszego słowa. Przejdźmy do słowa, które zapisane jest w Ewangelii Marka w 4 rozdziale. I dzisiaj przedostatni werset, 40. Mówiliśmy do tej pory o tym, że burza w życiu człowieka to pewien test. Że burza przychodzi nagle, niespodziewanie i Pan Bóg nie ukrywa przed nami tego, że będą się działy różnego rodzaju doświadczenia w naszym życiu. Przychodzą nagle, niespodziewanie, nie możemy się na nie przygotować, ale wiemy, że też burze uczą nas czegoś o Panu Bogu. Możemy w tych chwilach mieć jakieś zwątpienia, ale te zwątpienia mają mobilizować nas do tego, żeby zbliżać się do Boga i wołać jeszcze głośniej do Boga w tych trudnych sytuacjach burzy, żeby Mu ufać. I dzisiaj werset 40 brzmi tak. Wówczas zwrócił się do nich Pan Jezus. Dlaczego brak wam odwagi? Wciąż jeszcze nie macie wiary? Zobaczcie, że burza, która była za czasów Pana Jezusa i uczniów, miała pokazać im, jak bardzo mało jeszcze w nich jest odwagi i jak bardzo mało jest w nich wiary. I podobnie jest w nas, w naszym życiu, że kiedy przychodzą burze, możemy zobaczyć, jak bardzo jesteśmy odważni, jaką mamy odwagę w Bogu i jak mocno ufamy Jezusowi Chrystusowi, jak ufamy naszemu Bogu. Odwaga i wiara to są elementy, które charakteryzują uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Odwaga, która jest w Chrystusie Jezusie i wiara, którą mamy w Jezusie Chrystusie, nasza ufność w to, że Pan Bóg jest z nami. Tak jak mówi Psalm 23, choćbym przed ciemną doliną zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. I widzimy, że w burzy uczymy się o sobie tego, czego nam jeszcze brakuje w zaufaniu Panu Bogu. Jak mało jeszcze ufamy Panu Bogu i jak mało jest w nas tej duchowej odwagi, tej Bożej odwagi, którą daje Bóg. Dlatego też zachęcam nas do tego, żebyśmy dzisiaj zawołali do Pana o odwagę i wiarę, żebyśmy mieli jak najwięcej, szczególnie w tych trudnych czasach, w których przyszło nam żyć. Radości w Panu, pozdrawiam, do zobaczenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.